Cześć, znajdujemy się dzisiaj w Jałowęsach, w jednym z oddziałów firmy Agrima, która jest dealerem m.in. ciągników od marki McCormick, a my przyjrzymy się ciągnikowi o oznaczeniu X5085. Jest to całkiem kompaktowa maszyna, o mocy około 75 koni, ale więcej szczegółów już za chwilę. Zachęcam Was jeszcze do zostania na dłużej na tym kanale, do zostawienia subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych nowych pojawiających się filmów i zapraszam Was już na materiał z tym właśnie ciągnikiem. Jeżeli chodzi o wygląd tego ciągnika, to mamy tutaj kolorystykę bardzo charakterystyczną dla marki McCormick, czyli jasny odcień czerwieni oraz szare bądź srebrne wstawki, różnie można to określić. Czyli ta przednia maska, ta przednia część ma właśnie kolor szary. Tu jest taka kratka służąca za wlot powietrza do silnika. Natomiast takich kratek jak ta na przodzie również jest tutaj całkiem sporo na całej masce. Także jeżeli chodzi o wygląd tego ciągnika, to myślę, że można to podsumować w ten sposób, że jest to ciągnik posiadający, można powiedzieć, takie DNA marki McCormick w takiej nieco mniejszej wersji, ponieważ jest to jeszcze ciągnik dosyć kompaktowy, więc prezentuje się to właśnie w ten sposób. Ciągnik ten w portfolio producenta występuje pod jedną wersją o znaczeniu X5085 i pod jego maską mamy silnik czterocylindrowy o pojemności 3,4 litra marki FPT. Oczywiście jest to jednostka turbo doładowana, objęta normą emisji spalin Stage 5, ale że mamy tutaj do czynienia z nieco niższą mocą, to nie mamy m.in. systemu AdBlue. Moc, jaka jest generowana przez ten silnik w tym właśnie ciągniku, to około 75 koni mechanicznych oraz 375 Nm momentu obrotowego. Rozstaw osi tego ciągnika to około 2,2 m, natomiast masa przy średnim wyposażeniu to około 3700 kg, a dopuszczalna masa całkowita to 5800 kg. Jeżeli chodzi natomiast o koła, jakie mamy zamontowane w tym akurat egzemplarzu, to na tyle rozmiar kół to 480x70R34, a na przodzie rozmiar kół to 380x70R24. Oczywiście, jak można zauważyć, są to koła z typowo rolniczym protektorem. Nie powinno być problemu z montażem innego ogumienia, jeżeli by ciągnik miał być wykorzystywany w jakichś innych pracach, na przykład takich nieco bardziej miejskich. Na przodzie tego ciągnika możemy mieć oczywiście obciążniki walizkowe, tak jak widocznym dzisiaj egzemplarzu. Może być tu również przedni tuz, który uniesie maksymalnie 1600 kg oraz możemy zdecydować się również na przedni WOM. Sama oś przednia ciągnika nie posiada amortyzacji, ale oczywiście jest to oś z przednim napędem. Natomiast sam traktor, ze względu na jego dosyć kompaktowe wymiary, oczywiście można doposażyć w ładowacz czołowy i wtedy funkcjonalność ciągnika, jego uniwersalność na pewno wzrasta jeszcze bardziej. Po otwarciu maski, która swoją drogą otwierana jest zapadką po prawej stronie, mamy na pierwszy rzut oka akumulator oraz filtr powietrza dwuczęściowy odpinany klamrami w tym miejscu. Natomiast, jak to zazwyczaj bywa w przypadku ciągników, oczywiście mamy zestaw chłodnic dalszej części wraz z wentylatorem. Jest też główna chłodnica cieczy chłodzącej jako ta największa oraz zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego na górze. I z takich elementów na górze nad silnikiem to mamy jeszcze m.in. filtr cząstek stałych. Zbiornik paliwa tego ciągnika posiada pojemność 103 litry. Mamy jeszcze skrzynkę na narzędzia nieco wyżej. Natomiast z elementów widocznych już przy samym silniku to jest m.in. zestaw filtrów, pompy hydrauliczne czy kompresor od układu klimatyzacji. Natomiast z elementów po prawej stronie to przy silniku mamy m.in. wlew oleju do silnika, rozrusznik, alternator, czy też jest widoczna tutaj turbosprężarka oraz oczywiście te wspomniane wcześniej komponenty jak zbiornik wyrównawczy płynu chłodniczego czy oczywiście sam zestaw chłodnic. Podnośnik tego ciągnika może unieść maksymalnie 3900 kg. Jeżeli chodzi o samą obsługę podnośnika, to akurat w tej konfiguracji ciągnika mamy sterowanie mechaniczne, więc do podnoszenia, opuszczania cięgien na tyle mamy jeszcze pokrętło w tym miejscu. Nie musimy wchodzić do kabiny, jeżeli chcemy nieco unieść cięgna, na przykład przy podpinaniu maszyny, tylko tym pokrętem możemy sobie to regulować. A jeżeli decydowalibyśmy się na taką wersję ciągnika, w której mielibyśmy sterowanie elektrohydrauliczne, to na błotniku w tym miejscu byłyby przyciski do obsługi podnośnika właśnie. Mamy zestaw zaczepów. Dolny zaczep typowo polowy, jest zaczep transportowy wraz z linką poprowadzoną do kabiny do odbezpieczania tego zaczepu. Jeżeli chodzi o hydraulikę, to w tym egzemplarzu na tyle mamy trzy pary wyjść hydraulicznych sterowanych mechanicznie. Jeszcze z elementów widocznych tutaj na tyle ciągnika to wspomniemy sobie m.in. o gnieździe siedmiopinowym czy zbiorniczku na płyn do spryskiwaczy. Przechodzimy sobie do omówienia kabiny tego ciągnika.
Zaczniemy sobie od tego, że kabina jest czterosłupkowa, czyli drzwi boczne pokrywają całą powierzchnię kabiny, jeżeli chodzi o boki. Z takich ciekawostek, jeżeli chodzi o kabinę, to na przykład mamy uchylną szybę na przodzie ciągnika. Tak samo szyba oczywiście na tyle również jest uchylna. Nie jest to często spotykane, aby szyba przednia była otwierana, więc też to kwestia, myślę, jak najbardziej na plus. Natomiast jeżeli chodzi o samo miejsce, to kabina jest, myślę, że dosyć szeroka. Na wysokość wygląda to w ten sposób. Mój wzrost to 174 cm. Mamy również całkiem szerokie przeszklenia po lewej czy po prawej stronie, tutaj aż do samego dołu. Natomiast kierownica regulowana jest w ten sposób. Tutaj mamy blokadę nożną. Możemy sobie wyregulować kierownicę w ten sposób. Fotel natomiast w tym egzemplarzu jest mechaniczny. Oczywiście jest szereg tych, można powiedzieć, że takich bardziej podstawowych regulacji, czyli możliwe przesuwania m.in. do przodu, do tyłu, czy regulacja wysokości. Jak już jesteśmy przy samym fotelu głównego operatora, to mamy również fotel pasażera po lewej stronie, rozkładany w ten sposób. Posiada pas bezpieczeństwa, tak samo jak fotel operatora. Jeżeli chodzi natomiast o układ przeniesienia napędu, to w wersji podstawowej mamy 4 biegi główne, które zmieniamy dźwignią w tym miejscu, oraz 3 zakresy reduktora, czyli właśnie 12x12. Jest również rewers, akurat tutaj elektrohydrauliczny. Dźwignia jest oczywiście po lewej stronie przy kierownicy, więc to jest taka, można powiedzieć, opcja podstawowa. Jeżeli chodzi o ilość biegów, możemy mieć tutaj również 24 biegi do przodu, 24 biegi do tyłu wraz z półbiegiem. Tutaj akurat mamy właśnie jeden półbieg w tej konfiguracji. Jest również sprzęgło w przycisku. Natomiast w tej najwyższej konfiguracji, jeżeli chodzi o dostępne przełożenia, to mamy 36 biegów do przodu oraz 12 do tyłu, czyli te 12 biegów podstawowych oraz 3 półbiegi, czyli łącznie 36 biegów do przodu oraz 12 do tyłu. Jeżeli chodzi o wyposażenie kabiny, dostępne takie, można powiedzieć, funkcje, to po prawej stronie mamy dźwignię gazu ręcznego w tym miejscu. Są 3 dźwignie do obsługi mechanicznych wejść hydraulicznych na tyle ciągnika, włącznik wałka odbioru mocy, 12-woltowe gniazdo zapalniczki. Tym pokrętłem regulujemy sobie agresywność działania przekładni nawrotnej. Tutaj mamy taki prosty mechanizm, można powiedzieć, do szybkiego podnoszenia oraz opuszczania podnośnika. Ponieważ akurat w tej konfiguracji ciągnika mamy obsługę mechaniczną podnośnika, jest regulacja siłowa oraz pozycyjna. Opcjonalnie oczywiście dostępny jest również podnośnik sterowany elektrohydraulicznie. Swoją drogą jest na kanale prezentacja ciągnika Landini o podobnym oznaczeniu. Tam jest właśnie wersja ze sterowaniem podnośnika elektrohydraulicznym, więc sobie można rzucić okiem, jakby to wyglądało. Jeszcze na prawym boku ciągnika mamy m.in. pamięć obrotów silnika pod tym przyciskiem, blokadę mechanizmu różnicowego, włączanie, wyłączanie przedniego napędu oraz przycisk do wyłączania tak zwanej blokady operatora, ja to nazywam, czyli możemy sobie wstać z fotela, jeżeli ciągnik na przykład pracuje. Także to jest taki właśnie wyłącznik tej wspomnianej blokady. I tu jeszcze nieco niżej, w tym miejscu, mamy dźwignię do odbezpieczania zaczepu znajdującego się na tyle, który jest zaczepem automatycznym. Po prawej stronie w górnej części mamy miejsce na radio, są 2 głośniki, a po lewej stronie mamy jeszcze też taki dosyć mały panel. Tutaj sobie możemy ustalać temperaturę nadmuchu oraz siłę tego nadmuchu, a także włączać, wyłączać klimatyzację. Na górze kabiny jeszcze tutaj mamy miejsca na wloty powietrza, jeżeli chodzi o układ nawiewów, oraz jest jeszcze okno dachowe wraz z roletą rozkładaną w ten sposób. Oczywiście samo okno dachowe jest również otwierane, więc do pracy z ładowaczem czołowym myślę, że też jest to całkiem istotna kwestia. Natomiast po lewej stronie mamy dźwignię do wyboru prędkości wałka odbioru mocy. Akurat w tej konfiguracji ciągnika mamy wersję podstawową, jeżeli chodzi o wałek odbioru mocy, czyli 540 oraz 540 w trybie eko. Natomiast w maksymalnej konfiguracji możemy mieć tutaj nawet 4 prędkości, czyli 540 oraz 1000, i jeszcze te 2 prędkości w trybach ekonomicznych. Także tutaj ten zakres, jeżeli chodzi o te prędkości, jak na tak mały ciągnik, powiedzmy, jest całkiem spory, więc to też, myślę, kwestia jak najbardziej na plus. Oraz po lewej stronie mamy jeszcze takie zagłębienie na jakieś drobne przedmioty na przykład, oraz jest wspomniany wcześniej fotel pasażera jeszcze również po lewej stronie, tak samo jak dźwignia hamulca ręcznego, tu nieco niżej. Natomiast w przestrzeni bezpośrednio przed nami, oprócz oczywiście samej kierownicy czy dźwigni zmiany kierunku jazdy, mamy również 2 przyciski tu poniżej do obsługi wycieraczek oraz spryskiwaczy. Jest manetka do obsługi kierunkowskazów, świateł oraz sygnału dźwiękowego. Tutaj po lewej stronie mamy 2 przyciski do włączania, wyłączania świateł, włącznik światła ostrzegawczego oraz włącznik światła awaryjnych, a także główny włącznik prądu tutaj nieco niżej.
Natomiast, jak to zazwyczaj, oczywiście w przestrzeni bezpośrednio przed nami mamy dwa liczniki wskazówkowe. Po lewej stronie wskaźnik aktualnej temperatury cieczy chłodzącej oraz wskaźnik paliwa. I po prawej stronie wskazówkowy obrotomierz. Oczywiście w tych miejscach pomiędzy tymi wskaźnikami mamy różne kontrolki, a w centralnej części pomiędzy tymi wspomnianymi licznikami mamy jeszcze miejsce na wyświetlacz. Po lewej stronie mamy pokazaną m.in. aktualną prędkość tego ciągnika oraz kierunek jazdy do przodu, do tyłu, czy aktualny na przykład półbieg. Poniżej mamy pokazane obroty wałka odbioru mocy, jeżeli byłby włączony, a po prawej stronie mamy taki już bardziej wielofunkcyjny wyświetlacz. Możemy sobie zmieniać poszczególne, można powiedzieć, takie ekrany za pomocą tych przycisków przy tych właśnie licznikach. I tam wcześniej była właśnie godzina, tutaj mamy napięcie akumulatora, a także spalanie na godzinę, czy na przykład obrobiony obszar na godzinę pracy. Tu informacje na temat filtra cząstek stałych. Tutaj również. Tutaj natomiast możemy sobie ustalać to agresywność działania przekładni nawrotnej. Tak jak można zauważyć, teraz pokrętłem reguluję ten parametr i tutaj ta opcja zmienia się również na ekranie. Następnie mamy informacje na przykład o przebytym dystansie, obrobionej powierzchni, czy o ilości przepracowanych godzin. Tu sobie możemy zmienić podświetlenie tego wyświetlacza. Tutaj natomiast tą opcję odnoszące się do wałka odbioru mocy. No i wracamy do pierwszego wyświetlacza z godziną. I tymi przyciskami, jak już to wspomniałem, przy tym właśnie jednym wskaźniku możemy sobie przechodzić pomiędzy tymi poszczególnymi opcjami. Jest to wyświetlacz dosyć prosty w obsłudze. Nie ma tutaj, można powiedzieć, że jakichś takich bardzo mocno rozbudowanych opcji, ale oczywiście podgląd do takich podstawowych i tych nieco bardziej zaawansowanych opcji jest dostępny z poziomu tego wyświetlacza. Zrobimy sobie jeszcze krótki przejazd testowy tym traktorem, więc hamulec na dół, damy sobie bieg pierwszy i reduktor może na najszybszy zakres i rewers do przodu. Będziemy sobie ruszać. Myślę, że pozycja za kierownicą jak najbardziej jest w porządku. Siedzi się tu całkiem wygodnie. Jesteśmy już na kostce. Teraz redukcja na niższy półbieg. I jedziemy na wyższy. I jeszcze raz redukcja na niższy. Także to myślę, że całkiem płynnie wypada, jeżeli chodzi o obsługę przekładni. Jeżeli chodzi o półbieg, już to wcześniej wspominałem, możemy mieć przekładnie nawet z trzema dodatkowymi półbiegami. Także ta konfiguracja, jeżeli o to chodzi, też jest całkiem spora. Natomiast jeżeli chodzi o samą zwrotność ciągnika, to myślę, że wypada to również całkiem nieźle. Teraz dam sobie więcej gazu, będziemy jechać pod górkę. Myślę, że będzie można troszkę zauważyć, przynajmniej jakby ta zwrotność wyglądała. A jeżeli chodzi o samo wyciszenie kabiny, no to też myślę, że wypada to na całkiem dobrym poziomie. Bezproblemowo mogę tutaj oczywiście rozmawiać. Więc myślę, że powinno się całkiem przyjemnie pracować tym ciągnikiem oczywiście pod tym względem. Jest to jeszcze taki dosyć kompaktowy ciągnik, ale mamy już tu moc około właśnie 75 koni mechanicznych. Więc jest to już moc taka, można powiedzieć, nieco troszkę większa. Także w mniejszych gospodarstwach myślę, że traktor ten powinien spisywać się idealnie. Więc jeżeli chodzi o, powiedzmy, taki krótki przejazd, to prezentuje się to właśnie w ten sposób. Jak już to wspomniałem, traktor jak najbardziej budzi takie pozytywne pierwsze wrażenie. Także co? Myślę, że przejdziemy sobie już do podsumowania. Traktor ten jest bardzo ciekawą propozycją w segmencie około 75 koni. Mamy tutaj całkiem ciekawe wyposażenie, jeżeli chodzi o wnętrze kabiny. Też na plus taką kwestią może być również do czterech prędkości wałka odbioru mocy, czy też sterowanie podnośnikiem elektrohydrauliczne. Dodatkowo oczywiście traktor możemy sobie doposażać w ładowacz czołowy w przedni tuz, więc tutaj wszystkie te, można powiedzieć, pozytywne cechy łączą się w taką fajną całość, więc traktor jak najbardziej powinien dobrze spisywać się w roli głównego ciągnika w takich nieco mniejszych gospodarstwach, bądź po prostu w większych gospodarstwach jako taki wielofunkcyjny pomocnik. Oczywiście chciałbym podziękować firmie Agrima, która ma jeden z oddziałów w Jałowęsach, za użyczenie tego właśnie traktora do nagrania tej prezentacji. Link do strony internetowej czy mediów społecznościowych oczywiście znajduje się w opisie tego filmu. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji na tym kanale, tak aby stać się stałym widzem tego kanału. Nowe publikacje odbywają się regularnie co tydzień.
co tydzień pojawia się jakiś inny ciągnik bądź inna maszyna. Także zapraszam serdecznie na pozostałe odcinki. Na kanale również znajdują się filmy z innymi maszynami, na przykład traktory w podobnym przedziale mocy, można sobie je zobaczyć, porównać na przykład między sobą. Ale już nie przedłużając, będziemy sobie kończyć ten odcinek. Także mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Cześć!